Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Mateusz, dzisiaj zagrałeś na lewym skrzydle i widać było, że szukasz tej swojej nominalnej pozycji, schodzisz do środka, no i to przyniosło skutek. No tak, takie były też założenia, żebym szukał sobie miejsca troszkę w środku pola bardziej, żebym dawał miejsce Gaszkowi i takie mieliśmy założenia i myślę, że dobrze to funkcjonowało, na pewno cały zespół był zaangażowany i wykonaliśmy super pracę w tym spotkaniu. Ta bramka padła w bardzo ważnym momencie, dała dużo spokoju przed drugą połową. No na pewno, ta pierwsza bramka zawsze jest ważna, bo to napędza nasz zespół i cieszę się, że zdobyłem trzecią bramkę w Podbeskidziu swoją, ale cieszę się z tego, że to napędziło zespół i szliśmy po drugą bramkę po przerwie od razu. Zwraca uwagę mądrość, z jaką dzisiaj rozegraliście to spotkanie. No tak, takie były założenia, żeby cierpliwie trzymać piłkę na swoje sytuacje. Wiedzieliśmy, że swoje sytuacje będziemy mieli i musieliśmy je tylko wykorzystać. Padła pierwsza bramka, później już troszeczkę było łatwiej, druga i myślę, że mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Czy przed tym meczem obawialiście się trochę Jastrzębia? W końcu to jedyny zespół, który wygrał w Bielsku Białej. No tak, tamten mecz nie był łatwy, teraz jeszcze zmiana trenera, wiadomo jak to działa na zespół, każdy z chłopaków na pewno chciał się pokazać dodatkowo, ale mieliśmy swój plan na to spotkanie i determinacją jaką mieliśmy, doszliśmy do 3 punktów w tym spotkaniu. Już za 3 dni następny mecz z Odrą Opole, mecz na który cały Bielsko-Biała czeka. Na pewno, ale podejdziemy do tego meczu spokojnie i jak co tydzień, jak co 3 dni powalczymy o 3 punkty, żeby przypieczętować ten cały udany sezon i mam nadzieję, że będziemy szczęśliwsi po tym meczu, jak najbardziej szczęśliwi. Dziękuję Ci bardzo i gratuluję wygranej. Dziękuję bardzo. Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.